Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, moi drodzy, profesor Godłowski wygłosił odczyt o problemie badań mózgu. Była to inauguracja akcji odczytowej, która potem tak szeroko rozwinęła się w Kozielsku. Mówił o swojej specjalności. Za małymi okienkami izby było widać druty kolczaste i straż bolszewicką, a dalej rozciągały się pola buraczane. Na podłodze w nieprawdopodobnym ścisku siedzieli oficerowie, słuchając wykładu. To ten, któremu powierzony był mózg marszałka, szeptał ktoś ze mną swemu sąsiadowi. Główną pasją profesora Włodzimierza Godłowskiego były anatomiczne badania mózgu. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim wyjechał na stypendium do Wiednia. W roku 1938 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego Katedry Chorób Nerwowych i Umysłowych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego. Był w grupie lekarzy, którzy badali mózg marszałka Piłsudskiego po jego śmierci. Z chwilą wybuchu II wojny światowej został jako porucznik powołany do wojska i przydzielony do Korpusu Ochrony Pogranicza. Do sowieckiej niewoli dostał się w ostatnich dniach września 1939 roku w okolicach Kowla. Profesora Godłowskiego widywałem potem często w Kozielsku. Trafił do jednej z najbardziej nieprzytulnych i chłodnych sal w obozie. Pamiętam go na narach, w płaszczu i butach, czytającego po angielsku pamiętniki Churchilla z pierwszej wojny. Zawsze spokojny i opanowany, nie był ani optymistą, ani pesymistą i nie ulegał zmiennym falom nastrojów, które podnosiły się i opadały. Nie mogę sobie przypomnieć dnia, w którym odjechał do Katynia. Było to, zdaje się, jednym z pierwszych transportów.